witam was serdecznie na kanale Australia na dziko. Dzisiaj robimy coś naprawdę niesamowitego. Zabieram was w jedno z najmniej przyjemnych i może najbardziej niebezpiecznych miejsc, jakie pozostały w okolicach Brisbane. Właśnie przedzieram się przez zalewowe bagna, przez namurzyny, żeby dotrzeć do jednego z niewielu ekosystemów, gdzie można znaleźć gigantyczne kraby błotniste. Ja nie mówię tutaj o krabach, które łapałem do tej pory. Mówię o gigantach, które mają kleszcze wielkości tej pięści. I taka jest nasza misja dzisiaj. Będziemy eksplorować cały ten ekosystem, szukać różnych zwierząt, waranów, pająków, węży, innego robactwa, narażać się na pokucia, na niebezpieczeństwo, przedzierać się przez to śmierdzące bagno, ale przede wszystkim, wow! Chcemy znaleźć kraby. Chcemy złapać giganta, przynieść go gdzieś na plażę, gdzie jest trochę suchego piasku i upiec go. Przedzierając się przez te moczary, trzeba naprawdę uważać. Raz po raz natykam się tu na dzikie pszczoły i osy. To wygląda jak szczątki gniazda os. One przyczepiają się tu do drzew mangrowca. Trzeba naprawdę patrzeć, gdzie się idzie. Wleziesz w takie gniazdo, pogryzą cię. Jak byłem mały, kochałem zabawiać się z osami, szerszczeniami w Polsce, rzucać petardy do gniazd, robić różne głupie rzeczy. Raz 18 mi uwaliło. Uwierzcie mi, zostać ugryzionym w bargę albo pod oko nie należy do zbyt przyjemnych rzeczy. Wychodzimy na tą polankę. Może tu zobaczymy jakieś kangury. Na razie idzie się łatwo. Normalnie, jak pada dużo, to wszystko potrafi być pod wodą. A teraz tylko ten szlam, błoto, ale może za wcześnie mówię, dopiero sobie na początku, pewnie jeszcze wlezę w jakieś bagno. Będziemy szli przez wodę, tam widzę wodę, okej, udajemy się w tym kierunku. Ach, jak na razie bajka, powiem wam, że błota nie ma muszek, piękna pogoda, czy może być coś lepszego? Nie mam tak dużo czasu. Jeśli jest tu niegrząsko, to czemu nie przebiec się troszkę? Nie mam wody, ale jest ok. 3 godziny tu spędzę. Nie umrę ze spragnienia. A szybciej dojdziemy do strumyka, szybciej zacznę moje poszukiwania krabów. To jest bardzo ciekawa roślina. Słyszałem, że to można jeść, ma smak, by to nazwać, trochę jak cytrynka. Słono kwaśne, trochę jak cytryna, trochę jak taka słona szałata. Okej, doszliśmy do brzegu, gdzie dopływa woda podczas przepływu. Słuchajcie, ta woda jest morska. Ona tu napłynęła nad ranem. Chyba odpływ był koło 4 nad ranem. Przypływ 10. O 10 woda tu sięgnęła, później zaczęła się cofać. Także już w zasadzie w takim środowisku można zacząć szukać krabów. One potrzebują tej wody, żeby codziennie napełniała im norki. Kopią w tym mule. Siedzą w tych norach w wodzie. Wychodzą polować. Wychodzą szukać samic. Dokładnie o tym mówię. To jest gigantyczna dziura. Może ją sprawdzimy. Jak tam jest krab, będzie dość spory. Okej. Czapkę do tyłu, żeby jej nie zamoczyć. Nie żeby wyglądać na luzaka, okej? To jest niebezpieczne. To co teraz robię, wyczuwamy kraba pięścią, ok? On potrafi tak upieprzyć, odciąć palec, także trzeba wyczuć go pięścią. Jak go wyczujemy, przyszpilić do ziemi. Jak on nie może się ruszać i otworzyć kleszczy, trzeba wtedy otworzyć rękę i znaleźć je z przodu, gdzie z tyłu. Jak się pomylisz, złapiesz za kleszcza, raczej on cię złapie, przerypane, ok? Szpital. Można stracić palca. Najpierw krab może siedzieć zaraz tu na brzegu. On się czuje tam bezpieczny u siebie w domu. Także najpierw trzeba wyczaić, gdzie ta dziura idzie. Jak widzicie, przez tą wodę nic nie widać. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej, tu jest płytko.
Czyli on sobie wychodzi gdzieś stąd, z tej okolicy, tu jest dziura, idzie tam pod drzewo i tam wyłazi wypychać błoto. Patrzcie, gdziekolwiek stukam, nic tu nie ma. Nie mogę znaleźć wejścia. Nie wiem. Okej, idziemy dalej, znajdziemy następną dziurę. W końcu się napatoczymy na taką wielkim wejściem. Znajdziemy kraba. Widzę, jak widzę, bardzo dużo małych rybek. Ktoś wspomniał na moim kanale, że to są rozdymki. Tu je nazywają toadfish, czyli w zasadzie ryby ropuchy, ale zakładam, że mój widz ma rację, także to są rozdymki. Pełno ich tutaj. Zgubiłem buta. Okej. Widzicie, czemu musimy ściągnąć? Przypływ ich nie dosięgnie. W 70-tych latach był tu wędkarz, który się wybrał na te bagna. Nigdy nie wrócił. Utknął w błocie. Przyszła woda z przypływem i się utopił. Powiem wam, że myślałem o tym. Ćwiczyłem kiedyś taką sytuację, jak się wydostać z błota. Jak tu znajdziemy dość głębokie, że wpadnę ponad kolana, to wam pokażę, jak się z niego wydostać, ok? Znalazłem miejsce. Zatapiam się. Jest ponad kolano. Idzie dalej. Idzie dalej. Ok. Chyba doszedłem dna. Popatrzcie. Jestem nad kolano. Gdzieś tyle w błocie. Przypływ jest 1,8 metra. Wyobrażacie sobie, co się stanie? Woda tu przyjdzie. Woda będzie ponad moją głowę i po prostu się topicie. Także pokażę wam, jak wyjść z takiej sytuacji i jakbyśmy drugą nogę wsadzili tam. Najpierw trzeba usiąść, a później położyć się na tym płocie. Po prostu wyciągamy nogi. Na brzuch, może się przeczołgać do brzegu. Znaleźliśmy małego krabika. Popatrzcie. Widzicie? O, jest tu w norce. Wow! Okej. Ciekawe, jak głęboko. Nie ma. Jest! Patrzcie. Co to jest? Mały ma kleszcz. Nie chcę, żeby mnie upitolił. Wygląda jak... No, ma mały jeden kleszcz. Patrzcie. Widzicie? Wielkie kleszcze. Wielki krab. Wow! To jest gigant. Wow! Wow! Okej, myślałem, że muszę iść na plażę. Nie trzeba, popatrzcie. To jest pełno takiej bardzo suchej rośliny, która się na pewno zapali od mojego krzesiwka. Mamy trochę drewna. Widzę, jakieś są, jakieś patyki. Drewno suche. Super, raz. O,
więcej. O, perfekt. Super. Śpieszę się, bo muszę jeszcze znaleźć moje buty, wrócić do auta, mam godzinę drogi. Zaraz słońce zajdzie, będzie masakra. Okej, to wystarczy drzewa. Teraz trochę suchy roślinek i zapalamy. Mam nadzieję, że to się zapali. Zapalenie ognia nie jest takie łatwe. Nie miałem ze sobą żadnego papieru. Nie ma tu żadnej trawy. Trochę suchego badziewia. Muszę wam powiedzieć, zajęło się to raz po 5 minutach skrobania. Ale straciłem płomień i odpuściłem. Nie mam czasu niestety. Gdybym miał ekstra godzinę, zostałbym tam i próbował, ale popatrzcie. Godzina półtorej, słońce zajdzie, muszę jeszcze wrócić po buty, żeby ich nie przegapić. O! Nie poddam się, jak znajdę jakieś miejsce, gdzie jest chociaż trochę sumie trawy, tam zapalę ogień i go upieczemy. Cokolwiek wzrok, widzicie na gałęzi? Upsis. Dość wody, żeby się umyć. Z tego błota. Jak ja mam wsiąść do auta? Nie mam tu żadnych baterii telefonu, nie? Grząska tu. Śmierdzi. Ale śmierdzi. Jakbyście to poczuli. Niestety, ale zgubiłem o ślady. Cholera, gdzie idę? Skąd jest tam? Muszę iść tam. Okej. Zapomniałem, że to nie koniec, cholera, błota. Ale to błoto śmierdzi. Następny poziom. Czyściłem wczoraj rury. Myślałem, że tam było źle. Patrzcie na to. Trochę tych czubków. Tutaj śpią kangury. Patrz, jak mi wyleżały. Jest pełno drewna, daleko od domów. Spalimy to, to, to. Dajemy. Mam ogień. Pal się, pal. Tak jest. Okej, żeby upewnić się, że to ognisko wygasimy na koniec, zbiorę trochę błota, przykryję żar na sam koniec. Przygotuję to już teraz, bo zaraz zajdzie słońce, okej? Błotko, mamy błotko. Piękne, co? Poradzimy sobie z krabem, uśmiercimy go szybciutko. Ogień będzie gotowy za 5 minut, żeby go rozgrzebać. A tam jest moja ławeczka.
Kap się gotuje. Wszystko co słychać to tylko jego skwierczenie. Szum wiatru. Po 5 minut trzeba go przewrócić. Myślę, że jest gotowy. Otworzymy gardło. Woda. O, gorąco. O, ale dobra. Słodziutkie mięso. Zgasimy ognisko przygotowanym błotem. Trzeba to zostawić idealnie. Okej, jesteśmy w buszu, trochę wieje. Wracamy do auta. Dojem to, a później resztę wezmę do worka i zjem z dziećmi na kolację. Podzielę się z żoną. Nie chodzi tutaj o wilgoć. Au. Tylko brak tlenu. Właśnie się oparzyłem kilkoma. Au, 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 au. No tak to jest. Czasem człowiek nie patrzy. Przydeptać. Nic nie ma. Okej. Okay. Kangury przyjdą, nawet nie będą wiedziały, że ktoś tu siedział. Okej. Okay. Słońce już zaszło. Muszę lecieć. Mam nadzieję, że moja przygoda wam się podobała. Jeśli tak, myślę, że zapracowałem na suba. Zostańcie na moim kanale. Będziemy robić dużo podobnych rzeczy. Dużo ciekawych rzeczy. Poznawać przyrodę. Poznawać zwierzęta. Łapać zwierzęta. Do zobaczenia. Komary jedzą. Lecę. Cześć.